6 listopada wita się z Państwem Lubelski Globus. Wita się również Iwona Niedźwiedź w imieniu serwisu Emocje TV. Zapraszam na 9. serię PGNiG Superligi Kobiet, a w niej czas na starcie MKS-u Pfanflor Perły Lublin i JKS-u Eurobud Jarosław. Starcie iście reprezentacyjne, bo na parkiet wybiegnie 12 zawodniczek powołanych do szerokiego składu na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Hiszpanii. Trochę straciły tempo jarosławianki. Nescia Róg, ona powinna w tej hali czuć się świetnie, podobnie jak Magda Balsam, która otwiera wynik tego spotkania. Ale my patrzymy już na Jarosław. Nescia Róg w dobrze ustawioną Gawlik, która błyskawicznie uruchamia Szynkaruk. I Szynkaruk świetnie w górne rejony bramki. Smolin. Nescia Róg odwróciła to podanie do Smolin. Sprytnie poszukały Aleksandry Dorsz. Gęga do Masnej, kapitalny teraz rzut z dystansu, patrzymy już na Valentinę Nescia Róg, która napędza ten atak szybki, świetnie Mrden do Vukcevic, Masna jeszcze raz z drugiej linii, po raz kolejny przepiękna bramka z dystansu, Więckowska zamienia się pozycjami z Kingą Achruk. I zaczyna to wszystko Kinga Achruk. Tym razem akcja dwójkowa powiodła się lublinianką. Joanna Szarawaga. Mają problemy w ataku pozycyjnym podopieczne Rajdara Mojstada. Zaledwie 9 bramek na koncie w niespełna 29 minut. Może teraz Aleksandra Zimny. Zaledwie 4 zawodniczki Eurobudu na parkiecie. Świetna asysta Kingi Achruk. I jest sygnalizacja gry pasywnej. Jeszcze raz Zimny, zablokowana, ale tym razem ten blok, mam wrażenie, przeszkodził Weronice Gawlik. I co wymyśli Eurobud? Jeszcze raz Zimny, tym razem już bez bloku, bez zmyłki. 22 do 15 prowadzą lublinianki i 22 do 16 Kozimur. Zimny, ładny nabieg, świetna bramka z dystansu, ależ to są dobre minuty Aleksandry Zimny. Wyprowadzona Dorsz, ale pominięta obrotowa, jest na dobrej pozycji. Zimny i Zimny pokonuje Paulinę Wdowiak. Jeśli chodzi o Eurobud, to one w listopadzie zagrają jeszcze 2 spotkania z Piotrkowią u siebie i z Koszalinem u siebie. Kozimur, Zimny, teraz fragment na 2 obrotowe, świetnie Aleksandra. To jeśli chodzi o Eurobud JKS Jarosław, szanse na wyjazd do Hiszpanii mają właśnie Aleksandra Zimny, autorka tej ostatniej bramki dla Eurobudu JKS Jarosław. Byzdra dostaje swoje minuty, Edyta Byzdra na parkiecie i proszę zobaczyć, 34 do 21. Tak kończy się spotkanie zamykające 9. serię w PGNiG Superlidze. Kobiet MKS Pfanflor Perła Lublin wraca na fotel lidera w tabeli PGNiG Superligi. Ja za czas spędzony z kobiecym handbalem serdecznie Państwu dziękuję i życzę miłego weekendu.